Siema, witajcie na nowym filmie na kanale. Tym razem pokażemy coś, co Valve niedawno wprowadziło do CS2 i chodzi tutaj oczywiście o możliwość pobierania i odpalania mapek z warsztatu. Zapraszam do oglądania. W opisie filmu umieszczę oczywiście linki do map, które odpalamy, żeby wspierać twórców. Jak ktoś będzie chciał sobie obejrzeć te mapy na swoim CS-ie, to oczywiście dam linki do warsztatu, będziecie mogli tam sobie pobrać. Jeżeli materiał Ci się spodoba, zostaw proszę lajka, a teraz nie przedłużając, lećmy do warsztatu. Okej, odwiedź warsztat. Dobra, Valve. Co tam dla nas polecisz? Ja bym chciał jakieś mapki, nie? Full day, siemano. Dawaj go tu. Assembly. Brewery. Monarch, coś ciekawe. Ascent. O nie, z Valoranta. Hatfu! Wybijanie zębów zawsze w modzie. Co to kur... Siema boty, jak się macie? Jak wam się podoba nowy pool day? Nie odpowiedzieli. O kurwa! Masz trochę uranu może dla mnie? Skąd masz taką broń? Ja nic kupić nie mogę. Ej, sprawdźmy coś. O kurde. Dobra, bo tu broń leżał na ziemi. Kituwa. Się tu respimy na broniach, jest no, jednak jestem debilem, nie? Ha, bot Anubis! Jogurt? Ale Jacuzzi, Anubis. Ale żaba. I po żabie. Dobra, wielkie mistrzostwa botów. 4 boty kontra 5 botów. Nie przeszkadza mi w tej rundzie i zobaczymy, czy sobie poradzą. Bodoskar, liczę na ciebie. Zabij go, bo plęci. Brawo, Bodoskar, jesteś MVP. Tam są. Tam jest. Ale ty jesteś dobry. Ciekawe, czy można rozwalić drzwi od pierśniców. O nie, żaba się zrespiła ponownie. I po żabie. Ej, dobre jest. Wymodelowali sobie. Drzwi chyba nie do rozwa... Gościu! Ej, zajebiste! A mogę zamknąć? Dobra! Ej, ale kozak! Moja postać jest tak brzydka, że nie ma nawet odbicia w szybie. Pierd... O ty kur... Użyłem pewnej śmiesznej komendy, żeby zobaczyć, jak sobie poradzi nasz ulubiony bot Yuri. Zobaczmy to z jego perspektywy. Na razie Yuri troszkę zagubiony, ale myślę, że sobie poradzi. Chyba mu się myszka odpięła, ewentualnie styki w jego sieci neuronowej. Na razie Yuri musi klaczować, więc trochę czarno to widzę, patrząc na to, że nie ma broni. Myśli biedny, że w kiblu jest bezpieczny. Yuri, nie, a ja tak na ciebie liczyłem. Nie wiem, czy słyszycie dźwięk silnika, ale fajne. Kieruj się na północ. Panie pilocie, dziura w samolocie! Ty, gdzie on jest? Co? W sumie ładna mapka, fajna na równych minach. Czy to jest znowu bot Yuri? Serio? On mnie prześladuje. Przestań mi kurwa rodzinę prześladować! You okay? Ale może byście już zmienili ten system, co? Console... Nie, command prompt. Dobrze. A, to zajebiście, zajmij się nim. Platinum Award of Honor for Zero Recordable Accidents. Grenade out.
Jeśli miałbym coś powiedzieć o mapie, wydaje mi się, że ona już była w CSGO, jak nie tylko w warsztacie, to chyba nawet w ramach jakiejś operacji. Bardzo fajna na Wingmana, wielopoziomowa, można wejść na kilka różnych pozycji, wyżej, niżej, po środku. Ale trochę mi się nie podoba to, jak szybko dochodzi do kontaktu z przeciwnikiem. Poza tym, naprawdę zajebiście wygląda. Nie wiem za bardzo, jak ją porównać do wyglądu CSGO, ale wydaje mi się, że na pewno różnica w oświetleniu robi robotę. Co ty pierdolisz, człowieku? Następną mapą jest The Vandal. Mapa też zrobiona pod tryb skrzydłowy. Wydaje mi się, że większość map aktualnie jest pod skrzydłowy zrobiona, ponieważ jeszcze większych nikt nie zdążył przeportować. Ej, ładna nawet. Łapcie! Kurwa, nie trafiłem. Pod Hastings? Hastings to taki słynny zamek w Wielkiej Brytanii. Ej, nie, ale mega mi się podoba to miejsce. To tam, wypatrujesz szczurów? Patrzę z tobą. Ty, tu jest jeden! Smoka tam rzucili. To ci dopiero. Ej, co jest? Chłop ma ulhaka. Chłopaki, uśmiech. Czy on nagle powiedział double door? Łap ziemniaro. Ty to się kitrasz, kolego. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Chodzi o mapę UD Vandal. Jest ona najważniejsza. No i przede wszystkim najważniejsze. Można poleżeć w rurze. Witam w browarze. Nie wiem dlaczego nas rzuciło 4 na 4. Ale spoko. Nietypowo. Nie bierzcie ze mnie mowy przykłady, ok? Piwo! Piwo? Puszczcie się, zróbmy trochę piwa. Wait, what? Pora wymienić kilka plusów tej mapy. Piwo! Piwo! Więcej piwa! Piwo! Ej, podoba się dla mnie, nie? Jest vibik. Kurde, jakie pomarańczowe światła. Ej, jaka ładna ta mapa. Robi wrażenie. I myk do kanału. Okej, okay, tu się coś podziało. O kurwa! Nie laguj! Co jest? Chyba wrogowie się z nami rozminęli trochę. Gdzie wy jesteście? Co? Kmiocie. Chyba widzisz mnie?
Co? Trzymajcie mnie. Albo trzymajcie botę Ursyna w pięciu, bo rozjebie dziesięciu. Otóż nie. Teraz parę słów o mapie Monarch. Niesamowicie mnie urzekła tym, jak wygląda. Jeśli chodzi o jej grafikę, jest naprawdę bardzo przejrzysta, ale jednocześnie trochę taka przyciemniona. Jest to mapa, na której dużo pomarańczowego światła, trochę roślinności jest zróżnicowana. Widać na niej troszeczkę innych aspektów CS2, które się naprawdę mogło podobać. Jest na niej również kilka dróg dojścia, ale nie są one zbytnio przekombinowane. Mamy również małe kanały pod mapą. Może te drzwi wyglądają trochę dziwnie, a tutaj miał być boost. Tak trochę wydaje się, że tutaj miał być takie jakieś przejście w mapie. Ale pomimo tego naprawdę jestem z niej zadowolony. Ładna mapka. Monarch daje okejkę. Drogi widzu, jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw lajka. I zachęcam również do zobaczenia moich innych filmów. A w opisie umieściłem linki do map, które dzisiaj zwiedzaliśmy. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym CS2 Experience.